Cześć, mam na imię Karolina i witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tych rzeczach, które tutaj wiszą, czyli dzisiaj mówimy o ubraniach sportowych, ale z AliExpress, jak pewnie domyślacie się po tytule. Na początku chciałabym podziękować dzisiejszemu, można powiedzieć, sponsorowi odcinka, czyli mojemu chłopakowi, od którego dostałam właśnie ten cały zestaw. Dlatego, że to miała być taka motywacja dla mnie, żeby zacząć ćwiczyć. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał mój poprzedni film, mój taki, można powiedzieć, pierwszy kadony na kanale. Także Was tutaj odsyłam do tego filmiku. Mniej więcej tam chodziło o takie postanowienia noworoczne. Też moim zdaniem to jest fajny film, bo nadal mamy styczeń. I pewnie te osoby, które sobie coś postanowiły, to może jeszcze nadal ćwiczą. Więc wydaje mi się, że ten filmik jeszcze, można powiedzieć, będzie na czasie. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z AliExpress, raczej wydaje mi się, że jest to dosyć popularna strona internetowa, na której można sobie zamawiać jakieś pierdoły i jakieś różne rzeczy raczej w tańszych cenach. Dlatego ja postanowiłam sobie zamówić cały taki zestaw i teraz chciałabym też Wam tak to powiedzieć mniej więcej, jak to wychodzi cenowo. Jeśli chodzi o taki zestaw, który teraz tutaj pokazuję, jest to 5 rzeczy. Ogólnie wychodzi to o około 120-130 zł. Ja ten zestaw kupiłam za 109 zł, 109,51. Dołożyłam sobie tam jakieś kupony na AliExpress i po prostu troszkę cena mi poszła w dół. Ceny takich zestawów wahają się właśnie między 51 zł a 130. 130 to jest właśnie ta cena za ten zestaw, który tutaj widzicie, czyli pięcioczęściowy. Oprócz tego są też różne zestawy, dwu-, trzyczęściowe, no i później w zależności ile jest tych ubrań w tym zestawie, no to wiadomo, cena idzie w górę. Ja po prostu przeliczyłam to tak, że mamy 109 akurat u mnie złoty, czyli mamy 109,50 chyba 1, podzieliłam przez 5 rzeczy, czyli średnio nam wychodzi tam około 21-22 zł za jedną rzecz. Moim zdaniem jest to bardzo spoko cena, dlatego że bardzo ciężko jest w ogóle znaleźć na przykład leginsy, takie sensowne leginsy w tak dobrej cenie, albo na przykład też stanki sportowe. Chodzi o kolory. Ja akurat zdecydowałam się na kolor fioletowy, ale oprócz fioletowego mamy jeszcze 6 innych kolorów. Mamy dwa odcienie różowego, mamy taki klasyczny czarny, mamy też szary, niebieski i zielony. Jeśli chodzi o szybkość przesyłki właśnie takiego zestawu, ja mój zamawiałam 28 grudnia, a dostałam go 22 stycznia, no więc wiadomo, trochę jak z AliExpress, no troszkę długo, ale no moim zdaniem za taką cenę to się bardzo opłaca. W takim zestawie 5 rzeczy, które tutaj widzicie, właśnie mamy stanik sportowy, mamy taką bluzkę na krótki rękaw, bluzkę na długi rękaw, leginsy i krótkie spodenki. Zestaw już zmierzyłam, jeszcze w nim nie ćwiczyłam i co mi się rzuciło w oczy, to to, że bardzo fajnie ten zestaw wszystko zbiera. Jeśli chodzi to o mój rozmiar, ja noszę bluzki rozmiar S, spodnie rozmiar 36, więc właśnie zamówiłam sobie S-kę. Jeśli chodzi o właśnie te ubrania, troszkę to jest tak jak z bielizną wyszczuplającą. Czyli zanim to założycie, to trochę się można namęczyć z tym, dlatego że bluzki są bardzo przylegające, a leginsy i właśnie te spodenki mają taką dużą tutaj w pasie gumę, która też jest fajna, bo mamy wtedy po prostu bardzo wysoki span. Właśnie te cechy tych ubrań sprawiają to, że jest je bardzo ciężko ubrać, ale później jak już się je wreszcie ubierze, to się naprawdę fajnie wygląda. Jeśli chodzi o materiał, wydaje mi się, że będzie się sprawdzał podczas treningu, dlatego że jest moim zdaniem bardzo przewiewny, fajnie też przylega. Jeśli chodzi o to, czy spodnie prześwitują, ja sprawdzałam, nie prześwitują, więc też bardzo polecam dla osób, które właśnie się boją tego, że, no, że gdzieś tam leginsy przy jakichś ćwiczeniach będą prześwitywać, no to to już od razu potwierdzam, że akurat w tym fiolecie nie prześwitują. Moim zdaniem fajne jest to w tym zestawie, że mamy 5 rzeczy. Ja akurat ćwiczę 5 razy w tygodniu, no i wiadomo, że też no, nie ćwiczy się codziennie w tym samym. Dlatego moim zdaniem jest to fajna opcja, że mamy tyle rzeczy akurat do wyboru, więc moim zdaniem naprawdę spoko opcja, jeśli ktoś chce wyglądać tak, wiecie, put together. I moim zdaniem jest to fajna rzecz, dlatego że po prostu mamy tyle rzeczy, tyle opcji do wyboru, można dowolnie łączyć, dowolnie mieszać.
Dlatego moim zdaniem naprawdę warto się zastanowić nad tą najdroższą opcją. Dobra, to w takim razie pokażę Wam teraz ten stylik sportowy, jak on wygląda i spodenki, bo raczej tego nie będę pokazywać przed kamerą, jak w tym wyglądał. No a później pokażę Wam już całą resztę, jak się w tym prezentuje. Jeśli chodzi o stylik sportowy, to stylik sportowy ma jeszcze w środku takie gąbeczki. Ja te gąbeczki sobie wyciągnęłam, dlatego że za nimi nie przepadam. Jak widzicie, spodenki naprawdę mają ten pas taki niezły. Także fajnie jednak ten brzuch przytrzymują do góry. Są dosyć krótkie, ale wiecie, nie są na tyle krótkie, żeby nam odsłaniały cały tyłek, więc też fajna rzecz, zwłaszcza jak ktoś ćwiczy po prostu w lato albo na przykład gdzieś coś robi na dworze i jest ciepło, dlatego moim zdaniem też fajna opcja. Jeśli chodzi o bluzki, to raczej nie mają one takiego podtrzymania, jak jest w staniku. Jeśli komuś to nie przeszkadza, to spokojnie może nosić samą bluzkę. Moim zdaniem, jeśli ktoś potrzebuje takiego dodatkowego wsparcia, to lepiej jest jednak zakładać ten stanik i dopiero wtedy na to właśnie tą bluzkę. Jeśli chodzi o krótką bluzkę i leginsy, to prezentuje się to tak. Bluzki obie są takie odsłaniające brzuch. Jak widzicie, tutaj jest ten pas dosyć spory, dlatego fajnie wszystko jest zebrane. No, wydaje mi się, że fajnie się wygląda w takim stroju, że od razu to jest, można powiedzieć, takie profesjonalne. Jeśli chodzi o ruchy, to nic tutaj nie przeszkadza. Jeśli chodzi o leginsy, ja mierzę 1,66 i są mi dobre na długość. Jeśli chodzi o wyższe dziewczyny, myślę, że też będą spoko, dlatego że mi przy kostkach jeszcze troszkę zostało tego materiału. Teraz mam na sobie drugi zestaw, czyli właśnie z tą bluzką na długi rękaw. Ta bluzka ma tutaj takie dziury, żeby przełożyć tak ręce. Jeśli chodzi też o leginsy, to fajną rzeczą jest to, że one nie posiadają takich widocznych szwów i nie idzie właśnie szew przez środek, dlatego też tam się nie pojawia tak zwane camel toe, o którym teraz było głośno w związku z leginsami od Julii Wieniawy. I myślę, że to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, jak Wam się podobała w ogóle taka opcja takiego pełnego zestawu. I dajcie znać, czy też tak samo jak ja jesteście po prostu AliExpress freak i zamawiacie wszystko z AliExpress i w ogóle jakieś pierdoły. Bo też chętnie mogłabym nagrać film o rzeczach, które w ogóle polecam zamawiać z AliExpress. Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama i też zapraszam do komentowania i do polubiania filmu. Zachęcam też do dawania subskrypcji, dlatego że naprawdę bardzo mi to pomaga. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!